Cześć, witam. Witam Was siedząc na kolejowym moście, dlatego że autor, o którym Wam dzisiaj opowiem, napisał bardzo wiele opowiadań dziejących się na kolei, ale są to bardzo wyjątkowe opowiadania. To są tak zwane opowiadania niesamowite, opowiadania pełne dramatycznych wydarzeń. Tym autorem jest Stefan Grabiński. Mam tu przed sobą jego biografię, napisaną przez Joannę Majewską. Biografia nosi tytuł Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc, fantastyczny Grabiński i jego świat. Stefan Grabiński tworzył w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy wydawał tomy opowiadań, które spotkały się z dobrym, ciepłym przyjęciem czytelników, jak również krytyki. Na przykład fanem Grabińskiego był Karol Iżykowski. I od tego czasu zaczęto go nazywać polskim Edgarem Allanem Poe. Grabiński miał życie trudne, ponieważ jego ojciec i dwie siostry umarły na gruźlicę. On też w końcu umarł na tę chorobę w 1936 roku. Umarł w kompletnym zapomnieniu. Z wykształcenia był nauczycielem, pracował we Lwowie i w Przemyślu, ale miejscami, które odwiedzał w tych miastach z upodobaniem, wcale nie były szkoły, bo jako nauczyciel się męczył. Tymi miejscami były dworce kolejowe. Znał na pamięć dworzec kolejowy we Lwowie i właściwie przyjazdy i odjazdy wszystkich pociągów. Przyjaźnił się z kolejarzami, którzy wpuszczali go na bocznicę, pokazywali mu różne dziwne, zapomniane pociągi. Podczas swoich podróży uwielbiał jeździć pociągiem, a nawet raz był pasażerem sławnego Orient Expressu. Fascynowała go kolej. I chyba dlatego właśnie najpiękniejsze opowiadania, czy najwspanialsze opowiadania, to są opowiadania zawarte w zbiorze pod tytułem Demon ruchu. Dzisiaj, to znaczy przed chwilą, ukazało się wznowienie opowiadań niesamowitych Stefana Grabińskiego. W tym oto wznowieniu na okładce widzimy twarz autora, wznowieniu zatytułowanym Muzeum Dusz Czyśćcowych, znajdujemy ponad 30 opowiadań autora oraz posłowie. Posłowie napisał Maciej Płaza, ten od Robinsona w Bolechowie, takim językiem bardzo pięknym. I teraz, jak Maciej Płaza napisał o Grabińskim? Stefan Grabiński, jedyny polski klasyk opowieści niesamowitej. Maszynista widmowych pociągów, mediumista zbłąkanych dusz, geometra przestrzeni między światami. Nikt, tak jak on, nie potrafił postrzec grozy przyczajonej w prowincjonalnych miasteczkach, w kątach starych mieszkań, pod podszewką zwyczajności. Nikt prócz niego nie poznał demona ruchu, białego wyraka i zabójcy czasu. Moim ulubionym opowiadaniem jest to o pewnym starym kolejarzu, który objął w posiadanie zarząd nad pewnym torem i stacją. Przez ten tor i przez tę stację nie przejeżdżały już żadne pociągi, ale on ciągle wierzył, że taki pociąg przyjedzie. Ciągle nasłuchiwał, zwłaszcza kiedy na stacyjkę spadła mgła. On słuchał i słuchał, słuchał dudnienia, czy pociąg jedzie. Ten jego wymarzony pociąg, jak sądzicie, nadjechał. Inne opowiadanie o smoluchu. Smoluch to duch pociągów. Konduktor pewien widywał go kilka razy i za każdym razem pojawienie się smolucha powodowało katastrofę kolejową, której nie można było zapobiec. Pociąg, kolej, wszystko to przesączone jest niesamowitością i grozą, ale nie taką grozą, że tam ręka, noga, mózg na ścianie, bebechy na wierzchu. To jest groza subtelna, groza wynikająca z ludzkiej psychiki, groza wynikająca z pewnych sytuacji i wydarzeń, a nawet groza wynikająca z bardzo przyziemnych przedmiotów. Sadza.
Sadza jest jednym z bohaterów opowiadań w zbiorze poświęconych pożarom i ogniowi. I właśnie w co może się zmienić sadza, jak może zagrozić ludziom. Jeżeli mówimy o ogniu i pożarach, bardzo mi się podobało opowiadanie pod tytułem Pożarowiska o człowieku, który kupił tanio działkę, bo działka była przeklęta. Nikt na niej nie chciał się budować, bo każdy, kto przedtem zbudował tam dom, ginął w płomieniach. A ten nasz inżynier stwierdził, że to jest absolutnie niemożliwe. Jak myślicie, kto miał rację, inżynier czy siły nadprzyrodzone? Grabiński to również erotyka. Erotyka w pociągach. Otóż pewna para spotykała się w wynajętym wagonie, w wynajętym przedziale, ale były to godziny tylko wyszarpane dla ich miłości, o których, jak sądzili, mąż nie wiedział. Jak sądzicie, czy mąż nie wiedział? Kobiety występujące w opowiadaniach Grabińskiego są niesamowite. Nie tylko dlatego, że są piękne i tak właśnie wyglądają, ale są niesamowite z powodu tego, skąd pochodzą, kim są i kim na końcu się stają. Stefan Grabiński kochał ruch. Kochał ruch dla ruchu, jazdę dla jazdy, zmianę miejsca dla zmiany miejsca. I wiecie, co sobie pomyślałam, czytając opowiadania Grabińskiego, że Olga Tokarczuk powinna być ich fanem i powinna je przeczytać, pisząc swoich biegunów. Bo i tam ten demon ruchu, ta chęć nieustanna zmiany miejsca jest oczywiście widoczna. Stefan Grabiński więc zwany pisarzem prowincji, ponieważ jego pociągi to są pociągi prowincjonalne. To nie są jakieś Intercity albo Pendolino, ale raczej łączące Kozią Wólkę z Psią Wólką. Ale to nic, bo w takich miasteczkach i na takich trasach również mogą się dziać rzeczy niesamowite, niespotykane, pełne grozy. Mogą znikać pasażerowie i konduktorzy, mogą znikać stacyjki i się pojawiać, a katastrofy pociągów muszą się wydarzyć, ponieważ nie można im zapobiec. Stefan Grabiński z tych opowiadań wyłania się jako człowiek pełen ogromnej wyobraźni, człowiek wspaniałego języka. Tytułowe opowiadanie Muzeum Dusz Czyśćcowych jest naprawdę bardzo interesujące. Odnosi się bowiem do pewnych religijnych wyobrażeń o duchach, duszach, o ludziach zmarłych, czy są w zaświatach, czy są może tu, u nas, między nami. Kiedy mówię o tym zbiorze, który jest wydany przepięknie, przecudnie, jeszcze wam tylko pokażę kilka obrazów, kilka ilustracji do tych opowiadań Grabińskiego, a ilustracje te wspaniale narysował Maciej Kamuda, to zapewne was przekonam do tego, żebyście sobie ten tom opowiadań zakupili. Oto zbliżający się tajemniczy pociąg, pociąg widmo, który przestraszy niejednego pasażera i niejednego konduktora. Przepiękna jest również wlepka, wkładka. Mam nadzieję, że zobaczycie te tory przysłonięte mgłą, a z dala wyłaniają się kontury postaci. Niemal jak na obrazie Muncha pod tytułem Krzyk. I inna ilustracja, którą jeszcze chciałabym pokazać, a która jest bardzo tajemnicza, oto seans spirytystyczny i wywoływanie duchów, ponieważ autor był zwolennikiem spirytyzmu i wszelkich nadprzyrodzonych zjawisk, takich, o których mówił Szekspir, że nie śniło się o nich filozofom. Jestem zauroczona, jestem pod ogromnym wrażeniem i urokiem tych opowiadań Stefana Grabińskiego. Kiedy wybieracie się w podróż, zwłaszcza pociągiem, warto je ze sobą zabrać. A jeżeli nie wybieracie się w podróż, warto tak jak ja, pójść na jakieś nieużywane tory, tak jak te, i wziąć ze sobą opowiadania Stefana Grabińskiego. Bo kiedy już te opowiadania przeczytacie, przemyślicie tak jak ja, to wtedy powiecie do siebie tak: wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć
jak wszystko znika w dali. Tak jak ja teraz już znikam. Do zobaczenia.